Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej, pan Andrzej Duda. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. No, zwyczajem oczywiście jest, że gościa wita gospodarz. W związku z tym proszę teraz o zabranie głosu burmistrza miasta Zambrów, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Szanowny panie prezydencie, panie i panowie, szanowni państwo, szanowni zaproszeni goście na dzisiejsze spotkanie. Mam wielką satysfakcję i zaszczyt powitać w naszym mieście i na ziemi zambrowskiej pana prezydenta Andrzeja Dudę. Serdecznie witamy, panie. Te powitanie w imieniu państwa, jak również w imieniu władz samorządowych, organów gmin stowarzyszonych w powiecie zambrowskim. Cieszymy się i mamy wielką satysfakcję, że pan prezydent przyjął nasze zaproszenie i może dzisiaj być z nami, chociaż wiemy, że ma wiele obowiązków służbowych. I za to, panie prezydencie, pięknie, serdecznie dziękujemy. I życzymy, żeby panu pełnej pomyślności i powodzenia w tej pracy na dworze prezydenckim, która będzie służyła rozwojowi naszej ojczyzny. Wszystkiego najlepszego. Tak, to było to powitanie, krótkie. No a teraz oczywiście bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta Andrzeja Dudę. Szanowny panie ministrze, szanowny panie senatorze, panowie marszałkowie, panie wojewodo, wielce szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo radni, ale przede wszystkim wielce szanowni mieszkańcy Zambrowa, mieszkańcy powiatu zambrowskiego, mieszkańcy ziemi zambrowskiej. Bardzo dziękuję za przyjęcie, bardzo dziękuję przede wszystkim za przybycie na to spotkanie, mimo tego, że dzień jest dzisiaj bardzo upalny i w tym pełnym słońcu no, zapewne jest trochę gorąco, ale dziękuję, że państwo znaleźli czas i siłę, żeby być tutaj i chwilę ze mną się spotkać i porozmawiać. Pan burmistrz tutaj przed momentem mówił, że będę musiał wrócić do swoich obowiązków w Pałacu Prezydenckim. To prawda. Bo tych obowiązków rzeczywiście ostatnio jest bardzo dużo, ale przed chwilą mówił do mnie na ucho, że musimy tutaj przyspieszać, bo będziemy konkurowali z oktawą Bożego Ciała, więc ja nie wiem jak to. Bardzo się cieszę, proszę państwa, że jestem tutaj. Przede wszystkim jestem po to, żeby podziękować, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale ostatni raz, kiedy byłem tu u państwa w Zambrowie, to był marzec 2015 roku w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej, kiedy jeszcze byłem posłem do Parlamentu Europejskiego i kandydatem na prezydenta. To był jeden z tych prawie 300 powiatów, które w drodze do prezydentury odwiedziłem po to, żeby się spotkać z moimi rodakami. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj i spotykam się z państwem jako prezydent Rzeczypospolitej, że mogę tu być i podziękować za to, że czterokrotnie państwo mi zaufaliście i czterokrotnie otrzymałem tutaj w Zambrowie i na ziemi zambrowskiej głosy. Za to, że w tych ostatnich wyborach, w drugiej turze, kiedy sprawa
prezydentury decydowała się po raz kolejny tutaj w mieście. Oddaliście państwo na mnie prawie 6,5 tysiąca głosów, czyli około 64%, a w powiecie to było 76%, 16 tysięcy głosów. To była olbrzymia przewaga i zdecydowane zwycięstwo. Ogromnie państwu za to dziękuję, za to zaufanie. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, dziękuję za te głosy, że państwo nie zawiedziecie, ale to ja chciałbym powiedzieć, że ja zrobię wszystko, żeby nie zawieść tego zaufania, które państwo we mnie pokładaliście. No cóż, powiem tak, wtedy w 2015 roku to w ogóle, a później w 2020 roku, kiedy wszyscy zmagaliśmy się z olbrzymim problemem pandemii koronawirusa, nikt się nie spodziewał, że będzie aż tak wiele problemów, jak jest w tej chwili. I że będą to problemy tak poważne. Wszyscy państwo wiecie doskonale, że szczęśliwie, chociaż nie bez bólu i nie bez strat, udało nam się de facto pokonać pandemię koronawirusa. Koronawirus, ten COVID-19 przestał być tak straszliwie śmiertelnie groźny dla nas, dla naszego kraju, jak był przez te dwa lata w 2020-2021 roku. No ale niestety zaraz po nim, kiedy on powoli wygasa, przyszedł rosyjski atak na Ukrainę i za nim idące nie tylko pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa ogromne w naszej części Europy, zaraz za naszą granicą, ale co gorsza, proszę państwa, oczywiście także i tsunami cenowe, inflacja właściwie we wszystkich krajach, dodatkowo pociągnięta przez zjawiska związane z wojną na Ukrainie, przez wzrost cen surowców, zwłaszcza wzrost cen energii, wszystkich właściwie jej rodzajów, poczynając od paliwa, a kończąc na energii elektrycznej, co oczywiście drenuje nasze portfele i sprawia nieprawdopodobne kłopoty gospodarcze, o których dzisiaj rozmawialiśmy także z panem burmistrzem przed chwilą i z państwem radnymi, bo one zakłócają procesy inwestycyjne, utrudniają ogromnie możliwość rozsądnego rozstrzygnięcia przetargów, wyboru wykonawców, ustalenia cen, po jakich ostatecznie zostaną wykonane usługi budowlane, hamują procesy inwestycyjne, a w związku z tym spowalniają także i rozwój. Czyni to ogromną liczbę szkód. To są problemy, z którymi zmagamy się dzisiaj wszyscy. Co gorsza, oczywiście inflacja de facto zabiera też pieniądze z naszych portfeli, bo jeżeli ceny rosną, to wiadomo, że realnie nasza sytuacja staje się coraz gorsza. No więc, proszę państwa, jest tak, że dzisiaj rzeczywiście zmagamy się z wieloma przeciwnościami, ale chcę państwa zapewnić o kilku kwestiach. Po pierwsze, że w absolutnie zdroworozsądkowy, twardy, odważny z jednej strony, ale z drugiej strony mam przekonanie i mądry sposób czuwamy nad kwestiami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Tego bezpieczeństwa także i militarnego. Wiele spraw udało się załatwić na czas. Na czas przyjęliśmy ustawę o obowiązku obrony ojczyzny. Wierzę w to, że w ciągu najbliższych lat zwiększymy liczebność naszej armii, ale przede wszystkim, że modernizacja armii, którą na poważnie rozpoczęliśmy kilka lat temu, zamawiając systemy obrony przeciwrakietowej Patriot w Stanach Zjednoczonych, zamawiając, proszę państwa, artylerię rakietową HIMARS, też ze Stanów Zjednoczonych, zamawiając ze Stanów Zjednoczonych myśliwce F-35, jeszcze w czasach poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa, podpisując tamte kontrakty, zabezpieczaliśmy nas na przyszłość. Ta przyszłość się zbliża. Pierwsze zestawy Patriot nasze, dla nas wyprodukowane, przyjdą do Polski w tym roku. Mam nadzieję, że zaraz za nimi pójdą HIMARSy, właśnie myśliwce F-35. No a potem zakupione w tym roku czołgi Abrams, których pierwsze egzemplarze prawdopodobnie przybędą do Polski już w tym roku. O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy mądrze wykorzystali te doświadczenia, które wynikają z wojny na Ukrainie. Na szczęście przez ostatnie lata zamawialiśmy to, co, jak pokazała ta wojna, jest rzeczywiście potrzebne do tego, by móc skutecznie się bronić. Chodzi o to, byśmy stworzyli taki poziom bezpieczeństwa naszego tutaj militarnego, znajdującego się w naszych rękach,
żeby nikomu się nie opłacało nas zaatakować. Dzisiaj to bezpieczeństwo dodatkowo gwarantują nam sojusznicy. Te 10 tysięcy żołnierzy armii amerykańskiej, którzy są dzisiaj na naszej ziemi, czy wojska sojusznicze, które są nie tak bardzo daleko stąd, koło przesmyku suwalskiego i jako obecność natowska chronią bezpieczeństwa i Polski, i państw bałtyckich. Ale żebyśmy przede wszystkim mieli własne zasoby i żebyśmy o te własne zasoby odpowiednio zadbali. To właśnie czynimy, zapewniam Państwa o tym, że konsekwentnie realizujemy tą politykę odbudowywania potencjału polskiej armii. Bo to jest dzisiaj najważniejsze i mam nadzieję, że też Państwo ten proces obserwujecie. Ale to, proszę Państwa, także rozwój sieci energetycznej, to plany rozwoju sieci gazowej w Polsce, to plany budowy nowego, jeszcze jednego gazoportu w Gdańsku, tym razem pływającego, po to, żeby nikomu gazu nie zabrakło. Już poddani zostaliśmy pierwszej bardzo poważnej próbie, kiedy Rosjanie kilka tygodni temu zaprzestali bezpośrednich dostaw gazu do Polski, bo nie chcieliśmy za niego płacić w rublach, bo Rosjanie tego żądali, a to było niezgodne z umową, którą z nimi mieliśmy. Złamali tą umowę, zamknęli kurek z gazem. Okazało się, że gaz w Polsce jest, że nawet jeżeli w niektórych gospodarstwach domowych przez chwilę tego gazu nie było, bo dostawca był bezpośrednio rosyjski, to zaraz polskie gazownictwo i górnictwo naftowe przywróciło te dostawy gazu i ten gaz dzisiaj dociera do wszystkich gospodarstw i wystarcza go także i dla naszego przemysłu. Ale to jest efekt zabiegów, które mądrze prowadziliśmy przez ostatnie lata. Polityki dywersyfikacji dostaw, o której mówiliśmy. Tego, żeby ten gaz rzeczywiście mógł dotrzeć do każdego zakątka Polski i żeby mógł dotrzeć bezpiecznie. To między innymi dlatego budujemy także i gazociąg z szelfu norweskiego przez Danię, którym już teraz jesienią gaz popłynie z Norwegii do Polski. Proszę Państwa, cały szereg takich działań, które są realizowane, których może tak wyraźnie nie widać, ale proszę mi zaufać. To, że Państwo macie gaz mimo różnych wstrząsów, mimo tego, że dzisiaj wiele państw na Zachodzie obawia się i mówi, nie jest w stanie wdrożyć sankcji paliwowych przeciwko Rosji, bo jest uzależnionych całkowicie. My nie jesteśmy całkowicie uzależnieni właśnie dlatego, że realizowaliśmy politykę dywersyfikacji przez ostatnie lata, nie tylko przez ostatnie miesiące, przez ostatnie lata. Proszę Państwa, to co mówiłem na wstępie, te trudności w naszej sytuacji gospodarczej, które przekładają się na wiele aspektów, także tych inwestycji, które powinny się dziać w Państwa najbliższym otoczeniu, które mam nadzieję, że będą dla Państwa już widoczne za kilka lat, jak chociażby budowa tutaj obwodnicy Zambrowa, która powinna być domknięta od południowej strony. Dzisiaj już jest ten kawałek od strony tutaj północno-zachodniej, ale powinna być domknięta z drugiej strony także, że ona, proszę Państwa, będzie budowana. Jest planowana sama budowa na lata 26, o ile pamiętam, 28. Dzisiaj realizowane są prace planistyczne. Mam nadzieję, że nic tych planistycznych prac nie zakłóci i że spokojnie ta budowa rzeczywiście, która jest tutaj Państwu potrzebna, będzie mogła być zrealizowana na czas. Proszę Państwa, mimo tych wszystkich trudności, ogromnie ważne jest dla mnie to, żebyśmy podnosili cały czas jakość życia w Polsce. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie w sposób efektywny cały czas podnosić wynagrodzeń, właśnie dlatego, że jest inflacja i mimo tego, że są waloryzacje emerytur, mimo tego, że jest ta 13 i 14 emerytura, mimo tego, że wzrasta płaca minimalna, no to proszę Państwa, inflacja niestety pożera te wzrosty i oczywiście, że jest to problem. Tak? Dla mnie jest to problem, bo chciałem, żebyście czuli Państwo ten realny wzrost poziomu życia również wyraźnie w swoich portfelach. No to dzisiaj jest niestety trudne w tej sytuacji, która jest, ale którą wierzę w to, że w ciągu najbliższych lat, miesięcy uda nam się przezwyciężyć, a przede wszystkim, że uda nam się ją poprawić. Ale proszę Państwa, jakość życia to nie tylko pieniądze te w prosty sposób przeliczane, to także kwestia infrastruktury, która nas otacza. Ogromnie się cieszę, że mimo wszystkich problemów rząd realizuje program, który został ostatnio ogłoszony przez premiera, jako że już będzie się zaczynał w najbliższych dniach budowy
tysiąca hal sportowych do użytku dla mieszkańców w całej Polsce. Ja wiem, proszę Państwa, że w 2009 roku tutaj w Zambrowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących otworzyliście Państwo piękną halę gimnastyczną. Wiem, wspominam to trochę ze łzą w oku, bo kamień wiegielny pod tą budowę w 2007 roku wmurowywał pan prezydent Lech Kaczyński. Później w 2008 roku, w 2009 roku, w lutym osobiście przecinał wstęgę w czasie otwarcia tej hali. To były te wizyty prezydenckie, które tutaj w Zambrowie zostały tak zapamiętane. Zambrów ma w związku z tym piękną halę gimnastyczną, swoją już od lat, ale myślę, że w ościennych gminach też takie hale by się przydały. To może nie będą tak solidne, potężne, mocno zbudowane hale jak ta, bo to będą hale lekkie, o konstrukcji łukowej, ale takie, które będą mogły służyć i rzeczywiście młodzież i wszyscy ci, którzy będą chcieli tą kulturę fizyczną uprawiać, którzy będą chcieli grać w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną, w tenisa, będą mogli z tych hal korzystać. To będzie szybki program, jak zapowiedział pan premier, bo w tym roku już powstanie w skali Polski kilkadziesiąt tych hal. Wnioski będą mogły być składane od 18 lipca na to finansowanie, w przedziale do 16 sierpnia. Samorządy będą mogły składać te wnioski. To będzie kwota 2 miliardów złotych na realizację tego zadania inwestycyjnego, ale w przyszłym roku tych hal ma być już 500. I to rzeczywiście w skali całej Polski z całą pewnością będzie wymowna zmiana. Cieszę się z tego bardzo, bo rozwój sportowy jest istotny nie tylko dla rozwoju młodzieży, ale jest istotny także i dla zdrowia publicznego, dla wszystkich tych elementów. Mówię, nawiązując do zdrowia publicznego, bo już teraz w najbliższy weekend w Łomży pojawi się prezydenckie miasteczko medyczne. Zapraszam wszystkich tych, którzy chcą zrobić badania. Otworzyliśmy taki program, że po miastach średniej wielkości i mniejszych w Polsce będzie krążyło miasteczko medyczne pod moim patronatem, gdzie będzie można zrobić podstawowe badania profilaktyczne i oczywiście będzie można je zrobić nieodpłatnie. Zapraszam wszystkich, zapraszam panie, bo będzie tam między innymi mamografia. Proszę Państwa, trzeba się badać. Zachęcam do tego, żeby realizować badania profilaktyczne po to, żebyśmy żyli dłużej. W związku z tym zapraszam do tego miasteczka, do Łomży. Będzie można skorzystać. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za to popołudniowe spotkanie. Proszę Państwa, żebyście byli optymistami mimo wszystkich trudności. Wierzę w to, że te trudności pokonamy. Dziękuję Państwu, że w tych trudnych sytuacjach, których wiele mamy w życiu, jesteście Państwo w stanie się podzielić także i z naszymi sąsiadami, którzy wiadomo, że znaleźli się w trudnej sytuacji. Dziękuję za serce okazane naszym sąsiadom z Ukrainy. Dziękuję za wszystkich tych, których Państwo przyjęliście w swoich domach, czy tych, dla których Państwo przekazaliście różnego rodzaju darowizny i fundusze po to, by ich wspomóc w tej ogromnie trudnej sytuacji. Wiecie Państwo doskonale, że byłem na Ukrainie 2-krotnie, odkąd trwa tam wojna. Wiecie Państwo, że byłem w Borodziance, która została zniszczona przez Rosjan. Wiecie Państwo, że byłem w Irpieniu, na własne oczy widziałem ten ogrom tragedii. Oni naprawdę potrzebują pomocy. Niestety rosyjskie wojska idą i niosą śmierć. I ci ludzie naprawdę uciekają przed prawdziwą wojną. Taką, jakiej nigdy nie widzieliśmy i mam nadzieję, że zwłaszcza moje pokolenie, pokolenie dzisiaj 40-50-latków tej wojny nigdy nie zobaczy. Będziemy czynili wszystko, aby tak było i aby Polska była bezpieczna. Jeszcze raz Państwu dziękuję ogromnie za to spotkanie i życzę wszystkiego dobrego.